Cześć, tu Madzia, ze mną jest Wojtek. Pada deszcz. Pada, a my gramy Minecraft Farming Valley. Dzisiaj nie podlewamy. Jezus. Ale sobie czekaj. Tak zaplanowałam, wiesz co, że a podleję sobie wszystko i pójdę szukać ci tego mistrilu. No, to nie pójdę. No, ale pszczoły dzisiaj będą chyba źle... Źle ten, bo pada deszczek. Dasz jakim zrób. To trawa niech się tutaj rozrośnie. Dobra, a ja ci nie, idę... Nie można robić dachu. No ale bo żeby nie wtedy, tego. One wtedy i tak mają ten wskaźnik, że nie mogą się produkować. Gdzie ja jestem? Czego ja umieram? Dobrze. Czemu ty umarłaś? No coś mi się dziwnego zrobiło w kopalni. W ogóle pojawiłem się na dachu. Okej. No ale spróbuję się tepnąć do... Aha, bo ja muszę chyba tam. Do miejsca mojej śmierci. No i się na dachu pojawiam. Nie mam pojęcia. Creeper w śródmieściu, po prawej. To tak, żebyś nie uważał, bo to wiesz. I co, ja tu mam, to u mojej śmierci jest. O. Czekaj, wiesz co, ja tutaj spróbuję nam może coś... Jak się rozsypałam, jak stare próchno. A gdzie reszta moich cudów? Kot tu. O, dobra. Hełm jest. Zaraz, gdzie moja klata? O, aż tu? Dobra, klatę mam. Chyba wszystko odzyskałam. Łuk był tu, to tu, to tam, to siam, to tu, a tu jedzonko. Dobra, mam wszystko. Nie wiem, co tu mi się stało. Czekaj. Ja chciałam tu. Dokąd gdzieś tu? Mogę tutaj? Dobra, tu żyję. Dalej. Jestem na srebrze. Co ty chciałeś, mistril, tak? Mhm. Wiesz co, ale to ja tak patrzę teraz recepturę tych pierożków. No. Taka trochę dziwna receptura. Okej. Okay. Kapusta, cebula, mąka, olej. Może to chińskie pierożki? No raczej na pewno te wontony całe śmieszne. No. Czekaj, ty złota nie chciałeś, tak? My tylko mistrila szukamy. Mistril, no. No nie, będę musiała tam jeszcze raz sobie znacznik zrobić, bo jakiś cyrk tu mi się zrobił. Straszny, że ja zginęłam. Czekaj, ja dzisiaj chyba też nie będę mógł jeszcze kupić tego samolotu. Nie, samolot w czwartek miał być. Ale pójdę i tak i zobaczę, czy można jakieś tam moje coś... moje expy są... Zwierząt nie ogarniałaś? Nie, ja poleciałam od razu do kopalni na samą myśl, wiesz. Że podlane, że ja nie muszę. O, proszę, kolejka do jajek. Mówisz? Aha. Ale i tak właśnie wydaje mi się, że chyba najbardziej właśnie tutaj opłacalnymi tymi zwierzakami to są właśnie kurczaki, bo one chyba najczęściej dają i najmniej jakby wymagają od nas zainteresowania. No, umówmy się, ja co drugi dzień je kocham. No niby tak, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że no... Ja nie wiem, czy jest jakaś zbyt duża różnica pomiędzy cenami wielkości jajek. Mam jakieś dziwne przeczucie, że to jest po prostu obojętnie, jakie jajko kosztuje tyle samo. I tam wiesz, o ceny nie chodzi, tylko o satysfakcję, że zwierzątko jest zadowolone, tak? Tak, o, ale już widzę jakieś nasze drugie zwierzątko, już jest chore, więc trzeba będzie leki dać. No, to zaraz ukochasz. Pytanie, dlaczego? O, nawet dwa zwierzątka są chore. Zaraziły się jedno od drugiego, no. Wiesz, jak to działa w dzisiejszych czasach. No ja wiem. O, byk, baran, byk, sio. Sio, nie dotykać mnie, ja chcę zejść jak najniżej i chcę mistril. Kółki, a wy co? No pada, ja wiem, że pada. Tutaj znowu baran, i baran poczeka. To co, standardowo po lucky bloku? A czego by nie? Dobrze. Mam nadzieję, że mu... Tylko dzisiaj ja biorę ten mały, ty bierzesz ten duży. Aha, no dobrze. Dzisiaj się wymienimy. Ja wiem, że ty mi zawsze dobrze życzysz, prawda? Mm-hmm. Nie, ale serio, naprawdę, żeby nie było. Kiedy, jakiej pomocy od Wojtka nie potrzebuję... Jezus Maria, kupiłem przez przypadek krowę u typa. Teraz niańcz? No. O Boże, w każdym dlaczego? Razie, kiedy pomocy od Wojtka nie potrzebuję, zawsze mi udzieli, więc no. Ty głupia żeby krowo, na cholerę mi jesteś. Na nuggetsy? O, tu mogę dalej przejść. Nuggetsy do kurczaka bardziej.
No, jakieś takie krowie. Gdzie ja jestem? Waypoint. No i po co? To jest chyba jakieś, nie wiem, nowe miejsce. Ja sobie, nie wiem, dopiszę jakoś. Nie wiem. Jak zwykle nie to, V. Aj, kocham tych NPC-ów. Gdzieś tu. Jezu, co za nazwa. Ale mam nadzieję, że tu mnie nie będzie biło nic. Tu by się zaraz nie zdziwiła. Nie, chodzi mi bardziej w sensie, że mnie nie biło, że jak stanę, bo mnie gdzieś tak jakby ściana, wiesz, wciągnęła czy coś. A wiesz co, to nie jest może tak, że po prostu się gdzieś tam kopalnia robi na nowo i... Nie wydaje mi się, bo powiem ci, że moje pochodnie, wszystko, co wcześniej tu miałam, zostało. Więc raczej nie. Gdzie dwa barany? Nie, to kura jeszcze ta. Przeklęta. Świetnie, kupiłem dwa razy mały Lucky Block. Co jest z tą myszką dzisiaj? Weekend, czuję. Pada deszcz? A nie, pada, dobra. No to już powinien padać, już padał. Nie, bo wiesz co, bo tutaj na sawannie nie pada akurat, a tu jest koło ratusza, jest właśnie sawanna i tak aha, wychodzę i tak, co jest? Gdzie to się podziało, nie? Tak. To mu się schowało. Ja zaraz chyba będę musiała, wiesz co? Tak, ja się tu zapiszę. No. Dalej, dalej. Czekaj, bo nie mam jeszcze chyba do odebrania tego, czy to już... Tak, dzisiaj odbierasz. Tak? Tak, tylko że ja muszę do domu, bo ja jestem głodna. Dalej tu, okej. Okay. Faktycznie, dobra, jest. Powrót. Złoty. Ja muszę coś zjeść. Ja wezmę ten mistril, który tu jest i zobaczymy, bo może... Ale chyba raczej było 10 sztuk. Mi się daje, że 5. O, tutaj sobie pojem. A nie, 5 sztuk. To ja się na darmo produkuję. No, no to wyszło. Ale zaraz, on do czegoś brał 10 sztuk, bo pamiętam, że mi jakoś tak dziwnie szybko zniknęło wszystko. A nie na samym początku do tych pierwszych chciał 10, później 5? A może. Tego żelaza, srebra, czy co on tam miał? Dobra, bo ja się tym już nie nakarmiam nawet. Na takim... O nie, to jest śmierdzące, tego nie chcę. To już gdzieś tu mam, dobra. O, tym się jeszcze najem. O, dobra, żyję. Mi się kąpię. A, tam gdzie zwykle? Tam gdzie zwykle. Zobaczymy gdzie dzisiejsze zwykle nasze szczęście. Ja mam dwa, więc ja dwa otworzę najpierw. Co z krową zrobiłeś? No zaniosłem do krów, no co miałem z nią zrobić? No znałem z ciebie. Tylko wiesz co, może nie tutaj w sumie, bo nam się ta krew tam rozleje, jak coś wybuchnie. Nie, to za krwią kawałek. Albo, o, tu jest na górkę, chodź, na tą górkę tutaj. O, dobra. O, tu ul widzę jakiś. Dobra, znając moje szczęście, to ja pewnie będę mieć ten, który mnie zabije. Gdzie jest kill off? Uwaga. O! No. Mówiłem, że tak będzie. Wiedziałem. Pięknie. Uuu, jaki ładny krater. Tylko trochę źle zrobiłem, bo postawiłem jedno na drugim i to jedno chyba znikło. Tak, tak mi się też wydaje. Dobra, to ja sobie postawię tu. A, że mnie tego wnęło. A to jest to już to miałeś kiedyś. Uciekaj, gdzie zamyka. Ale ja... Co ty mnie znowu krew robisz? No może lawa? O kurde! Co to teraz jest? Ej, co tu się wydarza? Możesz mnie wypuścić? Już się spalę. Co to było? Nie wiem, ale to jest jakiś miks wszystkich bloków? Ale ten, przecież ty jak to miałeś? Szybuleczka zrespiła. Gdzie ty ją masz? Z tyłu. O matko, przyszła popodziwiać. Bo tu chyba kwiatek był, wiesz? Możliwe. Nie, bo wiesz co, bo jak ty miałeś to osiągnięcie, to właśnie to. To nie, tego. Ale tu się coś pa... Zaraz, to nie jest ropa? A ja wiem, co to jest. Olej? Moment, to chyba jest coś z tego. Ja tam wyżej wejść. Bo to się pali strasznie. Widzę, że się jara. Drzewa nam się jarają, ty do miasta... Nie, nie docięgnie chyba do miasta. No, w każdym razie ten. Ty miałeś tylko to osiągnięcie, pamiętam, a nie miałeś tego.
Nie miałeś takiego czegoś, że tak powiem. Tak, to jest plant oil bucket. I to jest olej. Miło. Najśmieszniejsze jest to, że ja tego nie mogę ugasić. No kiedyś samo przestanie płonąć, nie? Oby. No tutaj na tych drzewach się skończy, dalej już nie powinno pójść. Pokaż, a tutaj się nie da tym łapką czy coś? Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Ziemię można, ale nad tym, nad tym olejem to nie. Mleko mam. Mleko, blok w ogóle rozlane mleko było. Ła! Okej, okay, co ty tam jeszcze robisz? Nie wiem, coś tu wybucha, ja stąd idę. Chodź się. Jezu, jakie to lagi robi. Aj, do wody wpadłem. Straszne. Stąd wyjdę. I to dalej się widzę rozlewa. Rozlewa się? No. Może to jakoś zabudować? Nie, no raczej nie powinno nam... Ale patrz. Mogę wylać to mleko? Patrz. A nie, nie mogę wylać. Nie możesz. Mleko. Możesz wypić. Dobra, ja muszę iść kolację jakoś zjeść. Aha. Co, będziesz to pilnował całą noc? No nie raczej. Bo tutaj w sumie to się jakby wylewa. Nie wiem, co tu się wydarzyło. To znaczy, wiesz, jak będziemy dalej, to raczej to będzie nieaktywne, nie? Znaczy, to się już widzę tutaj i tak... Przygasza? Kończy. Aha, no to dobrze. Czekaj, bo już biegać nawet nie mogę. Ale bardzo dziwne. No mówię ci, ty miałeś tylko fajerwerki wtedy i nic strasznego ci się nie stało, a mi to zawsze jakiś kataklizm. Mogę nudelsy zjeść. Jakieś magiczne bloki robią? O co tu chodzi? To jest jakaś magiczna woda? Magiczna woda. A ile procentowa? Nie wiem. Czekaj, co ja bym zjadła? A, to sobie zjem, skoro jedna jest. Ej, to jest liquid glass. Okej. O, miałeś tam gudneskę, czy było się ten, zapytać jaka pogoda na jutro. No wiesz, że nawet nie pomyślałem. Dobra, idę spać. Tak, liquid glass bucket. Bardzo to jest... Jak to się rozlało tutaj? Nie, może do miasta dojdzie. Nie no, do miasta to nie, ale... O, dalej pada? Ten olej? No, na coś do zebrania już. Coś mówiłeś, że 6 dnia się powinno być do zebrania. Nic nie jest do zebrania. Niemożliwe. No to nie wiem, idź sobie gdzieś po macę indziej. Chyba, że na twoim tutaj... O, tutaj jest na twoim polu. Dwie rzeczy powinno być do zebrania. Sweet potato jest. Dziwny ten lucky block był. No. Bardzo dziwny. To ja musiałam go doświadczyć. A ja to ja tak patrzę, zaczyna się budować. Ja mówię, ciekawe czy wyjdzie. Ty to zawsze mi dobrze życzysz, nie? Nie zdążyłaś. Nie! No ty durniu! Co tam wybuchło? Nie wybuchło, tylko pająk mi pole ugniótł. No tak, szpinak właśnie wyrósł też. Byłam przed chwilą, nie był wyrośnięty. Czekaj, idę Barbarę tutaj. Bo on wygląda tak, jakby już jeszcze rosnął, a... Ja muszę znowu kupić 25 sztuk. No to kupuj, kupuj. Ja zbieram te... ...potatosy. A, no i sweet potatosy też w takim razie, bo one się chyba nie... ...nie robią na nowo, nie? Robią się na nowo. Tak? Można je kilka razy zebrać? No nie wiem, no przyjdź tutaj, ja tu sadzonki dalej widzę. Okej. Okay. To ja tam nie wiem, dobra, ja w ogóle... O, to mogę zabrać. Idę porządki jakieś z sobą zrobię. Kocie, ile masz oczu? 15. Dobrze, jeszcze ci wystarczy. O, ja ci mogę samolot kupić. O, no tak. Tylko pytanie, dobra, jak się nim lata. Skrzynka z pierdołami się... Kolejna też się skończyła z pierdołami. Trzeba wziąć nową skrzynkę na pierdoły. O Jezu, ścieżki tu popsułem. Jakim cudem? Motykom. A. Dobra, wy tu. A zaraz, tutaj szkła gdzieś nie było? Było. To. To nie. Dobra, reszta pi... A, tutaj mogę dirta przejść. Dobra, czekaj, czyli muszę kupić... Samolot. To też, ale 25 szpinaku. A w sumie tylko szpinak. No to też masz sadzonki, prawda? Czego? No tych. Batatów.
Tak. No więc one chyba będą rosły. Czekaj, bo jeszcze zombie tutaj idzie. Chodź się łopie. Ale to dziwne, bo wydawało mi się, że jak sprawdzałem... To że nieodnawialne? To właśnie się odnawia. Co ziemniak robi? A nie wiem. Dobra. Czekaj. Ty dawałeś w końcu ten młot? Tak, już jest oddany, no. Aha, dobra. Ja nie pamiętałam, musiałam się upewnić. Dzień dobry, kurki. Dzisiaj ja się z wami zajmuję. Kolejka do znoszenia jajków. Kochałeś kurki wczoraj? Nie. Dobra, sama je pokocham. Dam im zaraz jeść, bo jedno jajko mniej jest, wiesz? Ale wczoraj... No i wiedziałem, że się pomylę. jeden rząd, kurczę, źle. To nic. Ważne, że pada, to jest najważniejsze. No, zawsze mniej roboty dla nas. A czekaj, miałem jeszcze zobaczyć pszczoły. No, to wiesz, drugi dzień padania, pszczoły niekoniecznie muszą być zadowolone, prawda? Nie, no bo dachu to nie ma sensu im budować, bo one... Z dachu też niezadowolone? Raczej niezadowolone. A jaki jest stan naszego konta? 257. Tysięcy. No tak, tak. No myślałam się, że tysięcy. Boże, biedne zwierzęta stoją i głodują. Już wam daję. Kto głoduje? Krowy. Nie, wczoraj dawałem. No to trzy żłoby puste i nie ma już jedzenia, idź kup. Biedne głodne zwierzątka, no. Kiedyż ta trawa tu urośnie? Dobrze, pokaż, co tu masz. Tak, pokaż mi swoje towary. Za milion można kupić UFO. Możemy kupić albo samolot. No. Albo samochód. Samolot jednak ciekawszy. Ewentualnie jeszcze jest balon. Balon też. Jest rakieta za milion. Nie stać nas. Motor. Karetka. Kareta. Wszystko co latające bardziej mnie przekonuje, wiesz? Co cię przekonuje? To co latające. To co latające. Jakieś te motory twoje, karetki niekoniecznie. Dobra, kupuję coś, co się nazywa B-Plane. Kupiłem. O Jezu! Może będzie na dwie osoby. Wojtek, nieco, że zombie to jeszcze ten, NPC, nie? I z oczami. A to ja też tu gdzieś ostatnio widziałem NPC-a. Właśnie tego. Czekaj, ja miałem coś jeszcze kupić. Jedzenie. Karmę dla... O! Drugi? Tylko, że bez oczu. Dobra. Ile mam tych oczu? 16. Lucky Blocka też dzisiaj kupujemy? Jeżeli chcesz. No to ty się ostatnio na to najarałeś, to wiesz. Możemy. Spełnia twoje oczekiwania. Dobra, 17 oczu kotu wystarczy. Miałam pytać skąd ten dirt, a to przecież blokada tutaj wejścia. Proszę. Ciekawe, czy ten samolot jest na dwie osoby, czy nie. Co, chciałbyś pilotować? Znaczy, generalnie ja już kiedyś sprawdzałem, no to na przykład samochód też jest na jedną osobę tylko. I tak dalej, więc wiesz, fajnie by było, gdyby się okazało jednak, że no na przykład na dwie osoby można, nie? Mhm. Chciałem jeszcze zjadł. O. Czekaj, mi się widzę, żarcie skończyło. Czekaj, co ja miałem kupić? Lucky Blocki. A, to by się z tym najedzono. No by było jakby na przykład taki deszcz diamentów. A to zawsze tylko śmierć i kataklizm, no. A. Kataklizm i śmierć, i tak kółko. Jest to dziecko, znowu w ratuszu się bawi. Może dzisiaj ono się spowiada. No oczywiście, że się bawi. Wiesz, że tam dalej się jara? Wiem, widziałem. Nie, czekaj, chyba przestało. Nie, pali się tam dalej. Tak? I dalej się zobaczę. No, w drugą stronę już się pali. Ale znika powoli ja też. Ja też na minimapie właśnie widzę, że tam się ano. Było bardziej rozlane, teraz już mniej. No dobra, czekaj, idę po jedzonko. Mogę wdepnąć? I zaraz tam do ciebie przejdę, to otworzymy sobie Lucky Blocki. Dzisiaj ty mały, ja duży, tak? Tak. Dobrze. Tak, ja tak patrzę kawałek dalej od tego kataklizmu. Testujemy samolot. Mhm. O, tutaj sobie postoję. Tylko czekaj, weźmiemy to do jedzenia. O.
Nie, ja tak zgłodniałam. Pierogów już nie mogę, dobra, to wezmę. Ja pierogów nie jadłam. No to jak, przynieść ci? No weź. Możesz się w ogóle tepnąć za mnie. No, to już kawałek, dojdę. Bo ty jesteś tam, gdzie ta, tam, gdzie otwieraliśmy, tak? Tak, tam, gdzie pogorzelisko jest. Tutaj coś się wylewa teraz, nie wiem, co to jest. Jak to wlezę, nic mi to nie robi. Nie wiem, ja tam jak robiłem wiaderkiem, to widziałem, że tam jest właśnie ten olej, szkło. Płynne. I jeszcze coś. Gdzie ty jesteś? Ja creeper ganiam. Ja już jestem. A, tu jesteś, dobra. No właśnie to się rozlało tak mocno. No, w tą stronę, nie wiem co to jest. Masz pierożki, masz dziękuję. Małego. O, jeszcze takiego pierożka nie jadłam. Dobra, to odpalaj swojego małego. Jakaś zombie przyszedł tutaj na otwarcie. Chodź, razem otwieramy. But is it a lie? Państwo? Nie jestem głodna. Ja spróbuję. Trująca? Nie, zjadłem, zjedliśmy pół. No nie wiem, ja na razie jeszcze nie dobra. Mogę, bo jestem najedzona. Uważaj, bo ci się rozlewa dalej. Bum! Pójdź za siebie. Aha. Się też a za tobą? Okej. Okay. I co? Jeszcze jakiś się gdzieś zrobi? To było to? To jakieś kwiatki się, patrz, wybebeszyły. Te kwiatki to z tego. Tam wypadły, bo... Okej. Okay. Może to zbić? No tak, no myślę, że tak. Bo to jest z takich różnych surowców, które... Aha. ...się ogarnęły. Wiesz co, najlepiej byłoby się przelecieć tam na samą górę i od góry w dół to zbijać. Tak. O, fajne. Spoko opcja. O, koperorę znalazłam. Czekaj, mogę z tobą? Nie, nie mogę. No, ale kicha. Chcę wsiąść. I tam masz G do up. Okej. Okay. Latam, ja latam. O, można o tych wylecieć. A, wytypnę. No i co? Jakby teraz wrócimy do samolotu? Ale ci znaje pilot? No nie bardzo. A on nie powinien sam, nie wiem, spikować no, na dół czy cokolwiek? Się, powinien. Okej. Okay. Czyli widzę, że ten samolot to działa trochę jak na zasadzie takiego jetpacka. Chyba tak. Ale to w sumie dobrze, bo można się łatwo gdzieś tam w górę podwindować, nie? Ale patrz, moje szczęście, oczywiście nie wpadłam do tego, do wody, tylko obok. Typowe. No, już może wyjść. No teraz już nie. Dobra. Dobra, jestem. Czekaj, dobra, leć do domu. Pod G... Aha, czyli pod G jest do... Noż, kurde! Ja pierdzielę. Dobra, bo tepaj się. Nam się checkpointy robi. Aha, jak coś tepaj się do mnie. No ja już to już mam znacznik, już tam idę. O, no to ty, tak. To ty wracaj, bo spać trzeba. Ty idziesz dzisiaj spać, to po pierwsze, a my kończymy tak, odcinek. Tak, skończymy? Tak. Okej. Okay. A co no tak, dalej się... dzień, dobra. No tak, tak. Dobra, dobra, ja już się... biegnę do domku. Do tego punktu mojej śmierci. Ojciec Tomasze, dlaczego ty tutaj stoisz za kościołem i się rozglądasz o 20 godzinie? Ja myślę, że on a w ogóle czeka... jakoś twoją tą książkę receptur mam. Ściągnęłam przez przypadek. Na babuszkę czeka. Na babuszkę o tej porze? Cały dzień ją spowiadał jeszcze w nocy też? No wiesz, w nocy się najlepiej spowiada. No, w sumie. Jakby nie patrzeć. O, możesz na dachu naszego domu zaparkować. No właśnie próbuję. Podejście dobra, numer czekaj. 2. Co ja tu mogę zostawić? Dobra, ja to wszystko tutaj zostawię, to co mi jest niepotrzebne. Albo niejadalne. Ale o. Fajnie się, wiesz co, tym lata, jak ma się... ten... Jak na F5 się... Aha. Kierowni. O, widzę jak lecisz.
Znaczy widzę samolot, że leci, a ty stoisz problem jest taki, gdzieś daleko. Bo samolot się cały czas wznosi. A jak w dół? Czekaj, no właśnie szukam gdzie to jest, żeby przypisać inny przycisk, wiesz? Okej. Okay. Journey map, journey map. Jestem ciekawa, czy jakbyś wylazł teraz z serwera, to nie. Czy byś się pojawił tutaj kiedyś? Poczekaj, CV, ja mówiłem o V, tak? O jest, find vehicle. My vehicle down slow, to dajmy strzałkę w dół. Albo tak. W górę, o. Teraz będę mógł, o! No to parkuj u nas na dachu. Fajnie to wygląda. Wiesz co, też... O Jezus! Jak w sadzonkach! Okej. Okay. Siedzi? Dobra, niech se na razie tu stoi. Ale mamy fajną nową zabawkę. Ale strasznie dziwnie się tym lata. Bardzo dziwnie. No ja doświadczyłam, tak. Dobrze, w każdym razie my kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie go. Ze mną był Wojtek. Byłem. I byłam sobie ja, tak więc trzymajcie się. No i cześć. Pa, jo, pa.